Okej, okay, cześć! Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Maroko Bragie, a przed Wami kolejny materiał, czyli Bloodborne wyzwanie bez levelowania postaci BL4. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Zapraszam do oglądania. Tam od górnej strony miałem zwiedzać. Tam aule, co nie? Jeszcze mam te dwa punkty wglądu. Oj, strasznie mi laguje. Dawaj przedmioty. To jeden cyk. I cyk. Dobra. Wszystko gotowe. To możemy zwiedzać drugą część auli. Znaczy tą górną. Tylko, że polecimy sobie... Tibelogariusa, stara opuszczona kuźnia, to nie. Zwróćcie uwagę, jak się te nagrobki w ogóle psują tutaj, ciekawe. Budynek auli, piętro pierwsze. Granica koszmaru, piętro pierwsze. To jest chyba to, zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, czy to jest to. Chyba tak. To od tej strony chyba przechodziliśmy od odrodzonego. No zaraz zobaczymy swoją drogą. Tak, chyba tak. Tak, górna część. O, i tutaj prawdopodobnie zginę. Też parę razy. Tutaj też parę razy pewnie zginę. Na górze nikogo nie ma, ale kogoś słychać definitywnie. Jest znajdźka. A, patrzcie, jest śmietnik. Mogę go zastrzelić. Dobra, oj. Ale zadałem dużo obrażenia. Martin, lecimy z tym. No to lecimy z tym. O Jezus, ale mi liznął. Dokładnie, Martin. Ja w ogóle jakim cudem go nie trafiłem. Jejku, kurde, jakie on w ogóle obrażenia sadzi. Jakie on w ogóle obrażenia sadzi. A, spokojnie. Kurde. Straszne obrażenia sadzi. Środki uspokajające. Bardzo dużo środków uspokajających, jakby coś nas złego czekało, Martin. Może jutro będzie grane. W co? W asasyna mówisz? W asasyna? Czyli dzisiaj. Czyli dzisiaj będziesz grał? Tak, no to bardzo ładnie. Bardzo ładnie. No fajnie się zapowiada, nie powiem, że nie. Oni się ten asasyn zapowiadali. Ja wymiękam. Wydane te 30 zł. Co mi tam? No, to jest 30 zł. Tam na tym abonamencie, co ci mówiłem. Xbox Pass, tak? Czy jak to się tam zwie? Dobra, tu nic nie ma. Tak, no i widzisz, 30 zł. No, wzorowo. Wzorowo. Wzorowa sprawa. 30 zł, co to jest? Fakt. Co to jest? Dałem jakiegoś studencika. Dobra, dwa obrotowe ataki. Martin, nie opłaca się kupować za pełne ceny takie gry, które się przejdzie i potem już nie ruszy. No tak, no wiadomo właśnie. Wiem, o co chodzi. Wiem, o co chodzi. Ja mówię, ja tu mam jeszcze Wiedźmina do grania. Także ja na razie nie będę się w asasyna tutaj. Bo później asasyna ogarnę i znowu będę olewał wieśka. Że wolę jednak. Łodź, panie, jak to w ogóle sadzi. Nie sami.
że wolę jednak sobie pocisnąć Wiedźka. Ale ty, że Wiedźmina przeszedłeś, nie masz co grać, a Watch Dogs'y to gówno, Stevie Popelina, to wiadomo, to też bym... I nie grałeś w Assassina poprzednie odsłony, co jest dużym plusem przemawiającym na twoją korzyść, Martinie. Bardzo dużym plusem. Także... Oni chyba z tego, co wiem, to będą strzelać. Czy rzygać do mnie. To ma dosyć spory zasięg. Wow! Ale że aż tak spory? Serio? Strasznie spory zasięg. Naprawdę mają wiadrem wodę, jak na śmigu z dingu mnie potraktowali. W ogóle to bym sobie lampkę odpalił tutaj, nie to. W ogóle to tutaj mogę sobie przydzielić. Chyba mogę tą lampkę. Wybór. Czekajcie, jak to się używało? Do szybkiego wyboru. Użyć przedmioty, wróć, przełącz. O właśnie, dobra, tutaj bym sobie ją odpalił. Na szybkim skrócie. Okej. Okay. Zdecydowanie lepiej. A tak to nie mam w co grać oprócz tego Assassina. No wiadomo, wiem o co chodzi. Watch Dogs sobie sederuje. No wiadomo, nie ma sensu. Nie ma sensu. Martinie, nie ma sensu. Jak se darujesz, to sobie darujesz, to wzór. Wow. Nie ma sensu. Więc przynajmniej to bym sobie przeszedł. No tak, wiadomo. Ale mnie pizną. Silne to jest. Dobra. Wiadomo, Mariuszu, znaczy Martinie, wiadomo. Wiadomo, co chodzi. Ktoś jeszcze mnie tutaj zaskoczy? Nic nie widzę. No też tutaj nic nie ma. Asasyn, asasyn. O, to jest ten wielki. O Jezu, jak go nie lubię. Ja go nie lubię strasznie. Tutaj chyba się idzie do koszmaru znowu, z drugiej strony. Ale chciałbym inne miejscówki tu pozwiedzać. Inne miejscówki chciałbym tu pozwiedzać. Bezimienna istota księżyca, wezwana przez Laurensa i jego wspólników. Blada krew. Bezimienna istota księżyca, wezwana przez Laurensa i jego wspólników, czyli Kościół Uzdrowienia. Blada krew. Czyli przez Kościół Uzdrowienia. To na górze tutaj coś jest. Akord 3 trzecie. Poza tymi notatkami nic nie ma. Chyba nie ma. Dokładnie sprawdzę, ale... żadnych drzwi. Mogę rozdupcyć, ale tutaj nigdzie nie dochodzę. Okej, dobra. Tutaj nic nie ma żadnego kurna, ale tam to się boję przejść. Serio. Tam się boję przejść. Bo tamten wielki to jest normalnie... Chyba, żebyśmy mu z tego... ładowanego ataku albo tam drabiną przez ten. Ale nie, no, wolałbym go pokonać, ale...
To się słabo, to się źle dla mnie skończy. O właśnie. To jest strasznie mobilny śmietnik. O, że tak chyba chamsko skacze. Też nienawidzę tej miejscówki, serio. Kule drzewego srebra. Fragment twojego kamienia, super. Naduj. Okej, dobra. No było gorąco przez pewien moment. Było gorąco. Ale się udało, dobra, teraz na tego olbrzyma trzeba tylko rozdupcyć. Dawno kurczę w fabułę żadną nie grałem. No, ale nie, no jak to nie, dawno. A mafia? Szkoda nerf tylko, nie, na multi to nie ma sensu. A, no ta, na klasek, no właśnie. A mafia? No właśnie. No, słyszałem, że ta gra jest krótka. Moment się przechodzi. Moment się tą gierkę przechodzi. No, Assassin to dosyć długa gra, nie? Także. Kurczę, ile ja mam fiolek? Tylko dwie fiolki mam? O zgrozo. Dwie fiolki. Po prostu. Chyba, że. Tu jest przejście. O, widzicie, tutaj sobie można zwiedzić. Ten eliksir błękitny też to sobie wybiorę. Że może jakoś go tam podejść, tam tego śmiecia. O, tu jest jeszcze jakieś przejście. Martin, ja jeszcze drinka, browarka i będę się kładł, bo już oczy się mi zamykają. Bratku, no spoko, no to ja dzisiaj praktycznie, bo już nikt praktycznie dzisiaj nie ogląda. Strumyka, także dzisiaj do pierwszej najwyżej, dobra? Dzisiaj do pierwszej sobie pociśniemy. A najwyżej dzisiaj wieczorem będzie Wiedźmin. I tyle. No idealnie. No, bo już i tak nikogo dzisiaj nie ma. Wczoraj na Wiedźminie było więcej osób, także może jutro też, znaczy dzisiaj wieczorem też Wiedźmina sobie odpalimy. No bo i tak Martinie nikogo nie ma, i tak nikogo nie ma. Zobaczcie, tutaj mamy skrzynię. Chyba, żebym dał radę wcześniej pocisnąć streama o 17, czy tam 18. Dwie godziny Bloodborne'a i resztę tego Wiedźmina, i to też był bardzo fajny system. No zobaczymy. A jak mnie wyrobię się, to po prostu tylko będzie Wiedźmin i tyle. Racja. No, bo jednak bym wolał Wiedźmina też grać, nie? Komunia. Także zdecydowanie. Jeżeli jutro o 18, bo dwie godzinki tylko Bloodborne, to by było bardzo dobre. Tak spróbuję jutro ogarnąć temat. A co tam jutro, Martinie, do pracy? Znaczy dzisiaj? Dzisiaj do pracy idziesz? Właśnie fajnie by było, gdybyś wcześniej zaczynał, bo dłużej by się oglądało. No właśnie, tylko dwie godzinki tego Bloodborne'a, żebym się nie wkurwiał. No i resztę Wiedźmina, jutro przynajmniej.
i tak na odwrót, a na drugi dzień na przykład 2 godziny Wiedźmina, a resztę Bloodborne'a. O. I wszyscy by byli i wszyscy by byli zadowoleni. I owiec, i wilk, wilk syty, i owca cała. Jutro wolne, Martinie. No to super. To kurna, nic innego, tylko Martin grać w tego. Grać w Asasynka. Grać w Asasyna. Co ja miałem zrobić? Kurna, Maro. Już nie myślisz i ty. Co ja miałem przeczytać? Komunia. Runę. Komunia. Runa zwiększa maksymalny fiolek z krwią. Patrzcie, plus 2 i plus 3. No to ładnie, możemy dokoksić fiolki. To ładnie musimy dokoksić, możemy dokoksić fiolki. Dobra, teraz z tym olbrzymem trzeba się jakoś bujnąć. Tylko jak to zrobić? Tak się spodziewałem, że tak będzie. Tak się spodziewałem, że tak będzie z tym wielkim, bo nigdy go nie mogę pokonać. Tak, tam może jest drabina, ja z nim chyba walczyć nie muszę. Gdzie są te moje duszyczki, które zabrał mi? Na ty przylazłeś tutaj? Wow! Houston, mamy problem. Przed ścianę mnie atakują. Dobra. Wycofka. Strasznie dużo fiolek idzie. Bujaj te brudne łapy ode mnie. Dobra. No, mam pewien pomysł. Łajzo. Do ciebie mówię. Szkoda, myślałem, że przez ściany cwania kazała ten pisgnę. Bo oni przez ściany mogą. Ale ja coś nie mogę trafić. Słuchajcie, może się znudzi. Sobie pójdzie. A wtedy można było mu atak krytyczny zawalić. Ale w co wątpię. Nie, to jest debil. Także można go tak robić. O kurwa, tam na wilku można jeździć? No z tego co słyszałem, to widziałem, że tak. Z tego co widziałem, to tak. Tam w ogóle jakiś wilk jest bossem, Martin, coś z tego co widziałem. Tam jakiś wilk był bossem. Jakiś wielki wilk. Nie wiem co to było.
było, ale... Może się przestanie nam interesować. Strasznie wolne wrażenia posady. Chodź bliżej. Masakra. Chyba się wkurzył. Chyba się wkurzył, że mu na cwaniaka. Sobie? Skubany, nerwowy, coś ostatnio. Idź stąd, i pojedziem. Nikt się nie zapraszał. O, dokładnie. Ty zwrot. Grzeczny olbrzym. No właśnie, z olbrzymami to jak z kierowniczkami. Jak se nie wytresujesz, to nie masz. Wiadomo. Chodź tu, łajdaku. Albo nie, albo sobie idź. Albo nie, chodź jeszcze. No dobra. Niech ci będzie. Tak, jesteś chyba na hit. Albo na dwa. Nie, dobra. Chodź może bliżej. Dobra. Chodź, słabiej i poczekaj. Dobra, no i teraz to możesz iść. Pizdiet. O, ale przez ścianę to my się nie bawimy. Jak mi wykurzył, ty. Śmieć. Przez ścianę. Jakim cudem w ogóle mnie nie zabił. Masakra. Chciałem czat przeczytać. Martinie, jak mi wykurwił. Nie no, mam nadzieję, że to już jest koniec z tobą, bo już ja z tobą nerwowo nie wyrobię, jak z moją kierowniczką zresztą. Dokładnie. Ajajajaj. O kurta. Brachu. No tak jest, Martinie, tak jest życiowa prawda. Taka życiowa prawda, Martinie. Dobra, mamy spokój przynajmniej od niego. Ojeju. Przynajmniej od niego jest spokój. Jak mi wywalił. Masakra. Ale weźmy sobie pochodnie, bo już nic tutaj nie widzę kompletnie. Czy on czegoś jeszcze tutaj bronił? Nie. Dobra, i tam są schody na dole. Jak mnie wystraszył. W ogóle przez ścianę. Pierdziele. Cheatował jak moja kierowniczka zresztą. Cheaterzy. W ogóle fotel. Podobny do tego, na którym siedział ten cały Willem. Czy tam cały, jak mu tam jest ten główny założyciel, czy szef tego kościoła ozdrowienia. Poczekajcie, to łatwo sprawdzić, jak on miał na imię. Bo mieliśmy tutaj ten, o właśnie, mundurek. Willem, tak, mistrz Willem. Dokładnie.
O, patrzcie, a kogo to moje oczy widzą? Łata! This cannot be. You cannot be. How did this come to pass? Błagaj o życie. Now wait just a moment. Do you think ill of me? Me? Oczywiście, że tak. It pains me to hear it. You've made yourself a misreckoning. I shared with you a thing most secret. Now you're witness to a miracle, and all the stronger for it. It's plain as a pikestaff. Now, say in my heart, you were as a lamb to my God. Well, you weren't to know, and it wasn't for you to know. All's well that ends well, I say. Oj, ty cwaniaku. Oj, ty cwaniaku. No matter. Such details are trifling. We're fast friends by now. Let this express what words cannot. Nieprawa metamorfoza. Oh, doubt me not, sweet compeer. What is friendship but a chance encounter? Okay. Ah, well met. My apologies, but I feel a profound thought occurring on the good grace of a certain god and the way he meted out his love. Co, Martinie, co się dzieje? Ah, well met. My apologies. But I, on the good grace of a certain god and the way he meted out his love. No, bo on się już powtarza. Dobrze znany jest ten jegomość. Zawsze oszukuje i zawsze wpakowuje nas w pułapki. Jest w każdej grze socjalkowej. Ale dał nam nieprawą metamorfozę. Zwiększa kondycję, plus 15, to co mówił Rafik. Zwiększa punkty życia, zwiększa kondycję i zwiększa kondycję. O. Tajemniczy symbol pozostawiony przez Karyla Kowala Rolniczego z Bilderwerf. Skręcony krzyż oznacza metamorfozę. Obrońcą obrócona w lewo runa wzmacnia kondycję. Odkrycie krwi spełniło ich marzenie o ewolucji. Metamorfoza i związane z nią straszliwe dewiacje były zaledwie początkiem. Już chyba czytałem ten opis. Co to jest? Kurwa, przeraża mnie ta gra. No bo tak trochę jest. To jest gość, który był takim pełnym człowiekiem w poprzednich odsłonach Dark Souls i zawsze nas oszukiwał, zawsze w jakieś pułapki nas splątywał, zawsze nas zrzucał z jakiś tam, obiecywał nam coś, żebyśmy coś sprawdzili, bo tam jest złoto na przykład, my tam idziemy, on nam daje kopa i wrzuca nas w pułapkę spod pełne potworów czy coś w tym stylu, nie? A później udaje naszego przyjaciela. Łata. Na niego zwią. I tutaj też jest ta postać, tylko trochę nie człowiekokształtna, tylko jako pająk. Tu też jest pewnie jakieś nawiązanie, pająk, nie wiem. Z jakimś cechą charakteru czy coś. Ciężko powiedzieć. Tak czy siak to oszust, sprzedawczyk, hotsztapler i komunista w jednym. To trzeba o nim powiedzieć. Właśnie. Oszust, sprzedawczyk, hotsztapler i komunista w jednym. Dobra. Tu byliśmy, to jest pierwsze piętro, tam zjedzaliśmy drugie piętro. Okej, okay. Czyli można powiedzieć, że cała ta aula została przeze mnie zwiedzona. I tutaj możemy iść na górę i będzie dojście do nowej lokacji. Czyli inna część tej granicy koszmaru, tak? Tutaj ten olbrzym ją strzegł. Nie, on strzegł tylko tej drabiny. A to wejście jest tutaj. Nawet widać, że taka aura przechodzi przez te drzwi. Nie lubię tej lokacji. To jest jedna z cięższych lokacji tutaj, jeszcze na czwartym poziomie, czwartym levelu naszej postaci. To już w ogóle będzie dno.
Nie, koszmar Nelsisa. To jeszcze lepiej. To jeszcze lepiej. Są dwie najgorsze lokacje w tej grze. Wiecie co? Ja już się tutaj ubiorę na coś, co chroni przed szałem. Bo kurna, zaraz zginę. Jak nic. Okej. Mega klimatyczny zamek przed nami. No i tam jest jakiś wróg. Może mu z backstaba sprzedam, ale kurczę, są silni wrogowie. Niestety. Mi chodzi o to, żeby do kapliczki się dostać tutaj. Może mnie nie przepuścić. Widzę, co on robi. Wow! Trzy strzały ze strzelby i pozamiatane. Gorzej tylko, że on coś wypuszcza takiego wstrętnego. Tego bardzo nie lubię. Bo to kurde strasznie dużo zabiera życia. Dobra. Jezu, jakie to krytyki zadaje, to jest horror. O, jejku. Martin, za dwie godzinki mi się pobierze gierka, także od rana będzie granie. No to i super. No i super, Martinie, to się cieszę. Wilgotny, krwawy klejnot pioruna. To się, Martinie, cieszę bardzo. No i wzór. No i wzór. Kurczę, pamiętam, jak pierwszy raz dowiedziałem się o tym asasynie, że wyjdzie w wakacje. A tu już cyk, już ludzie grają. Ja pierdykam, jak ten czas zasuwa. Ten czas zasuwa. O, już. Kamienia, super. Masakra, bratek. No właśnie, niedługo się nie spojrzysz, a tu pół życia minie. No, już minęło, Martinie, już praktycznie minęło. Dla mnie to już praktycznie już minęło. What the fuck? Dziwne to, dziwne tam machluje się działy. Ale nie mam zamiaru sprawdzać co i jak. Ja się wycofuję. Martin, ja się wycofuję. Coś tam się świeciło, ty. Ciekawe. Gruba sprawa. Spadam stąd. To była gruba sprawa. Dobra, czyli tak naprawdę już budynek Auli mam z głowy. Jutro by się poszło do nowej lokacji. Prawdopodobnie by był też boss, ale on jest najłatwiejszy w grze. O, można powiedzieć, że to będzie... będzie niezła operacja. Ale to już zrobimy jutro. Ja sobie ubiorę się tak, jak powinienem. Nagarniki z Kenhurst. Okej, pójdę sobie naprawić broń.
ciekawe, co to się. Ja nie zwróciłem uwagi, że to jak pierwszy raz grałem, tam się coś świeciło w tym zamku. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Tak naprawdę kusi mnie. 6, 14 bym musiał użyć wieży szaleńca. 14, czy to jest sens? Użyj wielu. Kurna. A niech będzie. 20, jeszcze jeden kamień możemy sobie wykorzystać. Znaczy tutaj ten fragment jeden wykupić. Jeden kosztuje 20 punktów wglądu. No tak, ale kurczę, z drugiej strony. Z drugiej strony, kurczę, tutaj te itemki mi się bardziej mogą przydać. Tacy będą hardkorowi bossowie. Te kamienie może swoją drogą wyfarmić. Nie ma sensu. Lepiej sobie wydać 10 sztuk na to. I 6 sztuk, 7 sztuk na to. Okej, okay, no i to był dobry deal. Martin. Ale bardzo mi miło się siedzi tu na strumykach i mam nadzieję, że znajomość będzie trwała długo. Drugi czas. No i też mam taką nadzieję. Martin, ty jesteś spoko gość, spoko chłop. Nasza tutaj rodzinka się powiększa. Streamerzy i widzowie. Także wiesz. Także wzór. Także będzie się działo. Będziemy cisnąć tą znajomość cały czas. Martinie, nie przejmuj się. No jest super. No i to się szanuje. To się szanuje, Martinie. Czy tutaj coś jest do kupienia? Chyba nie. No i wzór, Martinie. No i wzór. Strzelba Ludwiga. Ta strzelba... Aha, nie spełniam wymagań. Siłę mam 10. A, zabarwienie krwi. O, nie rozwijamy w ogóle postaci, także olać sprawę. Nie rozwijamy postaci, także nie ma sensu. Dobra, słuchajcie. Martin, jest godzina pierwsza, a nikt już dzisiaj praktycznie streamu nie ogląda. Mało jest dzisiaj osób, także myślę, że nie ma sensu. Nie ma sensu, no nie ma sensu, słuchajcie, słuchaj Martin, siedzieć. Także dzięki, że byłeś. Idź spać, bo dzisiaj sami oczy ci się zamykają. Słuchaj. Także ruszaj spać. Życzę ci miłych snów i miłej gry Run of Assassina najnowszego. Opowiesz mi jutro, jakie są twoje doświadczenia. Ja cię jutro zapytam. Postaram się, żeby jutro był stream, a raczej dzisiaj o 6. To byśmy o 6 pociśnili tylko 2 godzinki Bloodborne'a, a resztę pociśniemy Wiedźmina. Racja, zobaczenia brachu, miłej nocy. Może widzimy się rano u Witka. Tak, ja u Witka będę na pewno. Mariuszu, znaczy Martinie, Boże, mi się Mariusz z Martinem. Cały czas mi się myli, wybacz Martinie. A jak nie, to wieczorkiem. No, ja tak czy siak jutro Martin będę na transmisji u Witka, także nie ma sprawy. No, to trzymajcie się, słuchajcie. Dzięki wszystkim tym, którzy dzisiaj oglądali moje zmagania z bossem. Mam nadzieję, że wam się cała ta transmisja podobała. Jeżeli brakuje wam wrażeń, to zapraszam. No, od 18 też będzie Bloodborne przez 2 godziny i później, słuchajcie, będzie Wiedźmin. Także dziękuję i dziękuję wszystkim tym, którzy obejrzeli dany materiał na YouTubie, za każdy poświęcony czas, za każdą komentarz i like, łapkę do góry. Trzymajcie się. Dzięki, Martin. Do zobaczenia, brachu. No, trzymaj się, Martinie. I trzymajcie się wszyscy, którzy obejrzeli odcinki na YouTubie i ci, którzy byli na dzisiejszej transmisji. Życzę wam miłej i spokojnej nocy. Cześć!